Zgubiła mi się walizka! Ja pakuję się w grzyba na łebie, chcesz też? Jasne, w tym grzybie wyglądałabym jak cymbalica! Czyli ja wyglądam jak cymbalica, tak? Poza tym mam za dużo ciuchów i suszarkę! Na parę dni jedziemy, ej! Trzymajcie, to są klucze do mojego studia telewizyjnego! Zajmujcie się też Grylgyzem i farmą! Pewnie wszystko zawalę! Brodu, przestań, poradzimy sobie! Miłego pobytu w Królestwie Strachu! Trzymajcie kciuki, artefakt użyciający glebę totalnie pomógłby na farmie! Przyjmując, że w ogóle istnieje! Macie ładowarki? Właśnie, zasilacz do kamery, zapomniałam, dzięki Boba! Ale z powrotem ty kupujesz benzynę, okej? Może wystarczy to, co jest! Hotel Nosferlicz jest daleko jak 150! Uważaj na krowy! Uważam, nie strasz mnie jak prowadzę! W końcu zrobili tę autostradę przez cmentarz! Ledwo ją zrobili, już jest dziurawa! Coś strasznego! Ale mi stopy zdrętwiały z tego jeżdżenia! Pomóż mi z tą walizką! Ale tu fajnie! Diable, wracaj do nosa! Witamy w hotelu Nosferlicz! Mlicz, podobno znasz się na artefaktach w tym królestwie! Stop, jeszcze raz, nie włączyłam kamery! Szukamy artefaktu użyźniającego glebę. Dobrze, pogadajmy o tym na kolacji. To klucze do waszego pokoju. Patrz, znowu pokój 34. Zawsze w każdym hotelu mamy pokój 34. Błagam, nie doszukuj się znowu jakiegoś drugiego dna. No co, boję się. Rozpakuj nas, idę siusiu. I samego mi tu zostawisz? Przestań, nie straj się, nic się nie stanie. Nie zmieści się to w tej szafie. Nie ma to jak swobodne sikanko po długiej trasie. Całkiem czysta ta muszla. Co tam się stało? A, Rapshroom, tam był duch kupy! Nie, tylko nie to, to moja największa fobia! Ciąg dalszy nastąpi. Recepcja, w naszym pokoju grasuje duch kupy! Spokojnie, nie gryzie. Nie zasnę z takim czymś w pokoju. Cykor z ciebie, wystarczyłoby troszeczkę tupnąć. Chyba zgłodniałam, co z tą kolacją? Co dla państwa? Poproszę wywar z serduszkiem niemiłości. Czy dla pana też? Nie, dziękuję, nie przepadam, dla mnie woda. I trzy razy pająki w sosie fasolowo-brukselkowym. Znakomity wybór. Ja podziękuję. Nie rób nam przykrości, to danie dnia. Znakomite! Ale się tym napchałem. Artefakt, którego szukacie, jest w mauzoleum wierteł stomatologicznych. Brzmi niebezpiecznie. Gdzie to dokładnie? To najniżej położony grobowiec w kraju nad Wisłą. Stoi na dnie dziury. Boli mnie brzuch. Tworzę reportaż o tym artefakcie. Czy ktoś był w tym mauzoleum i widział artefakt? Nankamon Buu to jedyny cywilizowany duch, który stamtąd pochodzi. Dasz mi na niego jakieś namiary? Przesyłam wizytówkę. Co ja mam zrobić? Zaraz pęknę. Jak dziecko, połóż się na ziemi. Tak bokiem, tak? Tak, dobrze. I teraz się bujaj. No ale co to ma niby dać? W ten sposób masujesz jelita i poprawiasz trawienie. Wypadł mi artefakt. Ale ciężko mi się sięga. Przepraszam. No cóż, teraz będzie ci lepiej. Mówiłam, że ta pozycja działa. Co? On był naładowany? Odsuńcie się! Nie wiadomo, co się stanie! Ciąg dalszy nastąpi. Artefakt zaczepił się o mojego bąka! Coś ty znowu narobił! Nie wiedziałem, że już się naładował! Żeby tylko ten twój bąk nie eksplodował! Jajko? To jajko jakiegoś Minecamona! Artefakt przemienił twojego bąka w jajko! Śmierdzi trochę, co ja mam z nim teraz zrobić? Czy życzą sobie państwo sadzone? Świetny pomysł, wygląda apetycznie. Nie, absolutnie. Chcesz je wysiadywać? Ciekawe, co by się wykluło. Niech się grzeje w moim grzybku na łebie. Będzie ci niewygodnie w podróży, może mi je zostaw. Nie, jakoś wytrzymam. Poproszę dwa bilety na podwózkę dyniowężem. Bardzo proszę, dobry wybór. A nie chcesz iść pieszo? Absolutnie! Nie chcę wejść w jakieś pełzające po cmentarzach wolnostojące paluchy! Czy wyregulować państwu siodełko? Nie, dobrze jest. Jak go startnąć? Puknę go nosem! Powoli! Uważaj na te nagrobki! Moim zdaniem to atrapy! Stado dyniokli! Dyniokle. Suńcie się! Rozjechałaś go! Wyjdzie z tego, przecież to zombie! W głowie mi się kręci, ale ty zasuwasz. Przez tak śmierdzący cmentarz trzeba było jechać szybko! Ale ta dziura głęboka, aha, kręcisz. Drodzy państwo, jestem przy dziurze dziury. Tu podobno na jej dnie znajduje się artefakt użyźniający glebę. Powiedz też o mauzoleum, nie? Chciałam, nie wybijaj mnie! Dobra, już nie będę. Cisza, akcja. Na jej dnie znajduje się domniemane mauzoleum wierteł stomatologicznych. Z Królestwa Strachu, Olisława Spektra dla Spektra Channel. Co to za kundle? Ciąg dalszy nastąpi. Zostaw mojego buta, kundlu! Wynocha stąd, siad! Dajcie nam spokój! Pomocy! Ała, nie w kipsa, kundlu! Nos ci się aktywował! Bo przegiął! Rapshroom, odsuń się! Nosom!
nie wiedziały, z kim zadzierają. To ja też będę wiedział, żeby cię nie gryźć w tipsa. O, dropnęło futro i kieł. Jak tam zejść? Ty, patrz. Co, znalazłeś drabinę? Na klifie rosną gębochłony. Ale to paskudztwo. Zejdziemy po nich, jak po ściance spinaczkowej. To idź sam. Daj mi tylko telefon, coś sprawdzę. Po co ci teraz? O, sorry, chyba będziemy musieli po niego zejść. Specjalnie to zrobiłeś. Ty, ktoś tam do ciebie dzwoni na dole. To pewnie w sprawie wywiadu z prezydentem. Czekaj na mnie, nie? Wielkie to mauzoleum, kto to wybudował? Boba? Po co dzwonisz? Jesteśmy zajęci. Wybuchnął szybkowar, gularz jest wszędzie. Niemożliwe, nasz nowy szybkowar? Grill gryz go na odgryzł i wybuchło. Miałaś na niego uważać. Przypięliśmy go właśnie do Rodudu, ona go pilnuje. Rodudu, grill gryz, nie ciągnij mnie, nie umiem nagrać w spokoju programu. Rodudu, musisz, inaczej spadnie oglądalność. A ja kopałem piasek w ogrodzie i przedziurawiłem rurę i tam teraz cieknie. Co on zrobił? Ogarnijcie to, macie więcej niż 0 lat. Ja włączam tryb samolotowy. Rozłączyli się, co my zrobimy? Ciąg dalszy nastąpi. Gram, nie przeszkadzajcie mi! Musisz nam pomóc ogarnąć ten bałagan, ej! Ucieczka w gry to jedyny sposób radzenia sobie z rzeczywistością. Gularz dostał się nawet za kanapę. No, wszechśrodek, dziura w rurze chyba się powiększyła. Rodudu, zaczyna lać na dach. Przyszedłem poziom, hurra, teraz następny. Rodudu, jak oderwać go od tej konsoli? Mam sprawdzony sposób, zaraz zobaczysz. Rodudu, dobra, możesz się ode mnie odbić. Chyba doskoczę, nie? Ej no, wyciągnęły się korki i nie gadam z wami. Włączę prąd, jak nam pomożesz. Depreso, rzeczywistość jest beznadziejnie męcząca. Masz tu plaster, lep. Nie wiem, czy to długo potrzyma, to chyba długo nie potrzyma. Zakopujemy. Najpierw na sucho, potem na mokro. Rozmazujesz tylko ten syf, ej. Dlaczego musi na tym świecie syf istnieć, w ogóle nie rozumiem. Ogarnięte, Rodudu, możesz nagrywać program. Rodudu, witam państwa. Kraj nad Wisłą odwiedzi wyż nad Sixpack Country. Potencjalnie niebo bezchmurne. Tu macie temperatury, ile będzie u was? Pa? Tyś jest jednak w tym bardzo dobra, ej. Rodudu, napisz Olisławie SMS-a, że wszystko ogarnięte. Pyk, 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 SMS poszedł. Rodudu, ciekawe jakim idzie. Trzeba tutaj wpisać kod. Na bank jest 4-0, wpisz 4-0. 0-0-0-0. Utknęliśmy! Ciąg dalszy nastąpi. Zęby są w tej ścianie! Jakieś starożytne patenty murarskie, olej to! Może pokręć tu coś, zanim wleziemy głębiej. Faktycznie, widzom spodobają się te zęby. A nie są one zaobleśne w sumie? Coś ty, liczy się prawda, a nie estetyka. Z bliska też pokaż. Proszę państwa, jestem w mauzoleum wierteł stomatologicznych. Oprócz sarkofagów z wirtłami zauważyliśmy zęby w ścianie. Po co tu są? Czy to murarska technologia z innej planety? Na to pytanie nie ma odpowiedzi. Krążą jednak legendy. Olisława! Żyjesz? Halo, żyjesz? Zostaw! Nie dotykaj mnie! Gdzie jest ta latarka? Wziąłem chyba. Wziąłem czy nie wziąłem? A, tylko nie to! Jak tam teraz zleść? Może są schody? Nie wiem, mogliśmy wziąć przewodnika po prostu. Ślepa uliczka. O nie! O, wiem co zrobię. Chodź mnie ugryźć. Bierzcie ze mnie tego kundla! Olisława? Dobra, to jedyne wyjście, wskakuję! Ciemno tu jak 150! O, pstryczek, klik! Pomocy! Zdejmij ze mnie to! Chcą mi wiercić w zębach! Bez znieczulenia! Ciąg dalszy nastąpi. Będzie bolało! Nie odpowiadamy na takie pytania. Pomocy! Rob, to jakiś koszmar! Zostawcie ją i rozerwiecie jej buzię! Wizyta została rozpoczęta. Wiercić. Hej, chłopaki, a ja mam dziurę w piątce, patrzcie! Dziura? Zaplombować. Połknij ich i wypuść mnie! To dzisiaj już kolacji nie jem. To przecież duchy, one są akaloryczne! Jeszcze chwilę, byś miała cezak zamiast zębów. Ale było warto! Patrz, jaki mam materiał z tej piwnicy! Co? Aż tak było? Murowany wajralik reporterski. Ktoś tu na wizytę stomatologiczną? O nie, jajko! Sorry za moje dzieciolarwy, buu. Ej, a ty jesteś całkiem normalny i do gadki. Byłam pewna, że jesteś jakimś szajbniętym stomatołem. A wy na przegląd czy z bólem? Przybyliśmy po artefakt użyźniający glebę. O, mam tego pełno, weźcie sobie jeden. Udało się! Wracamy do domu, czas naprawić farmę. To w międzyczasie poczytaj instrukcję do tego artefaktu, żeby nie zamienił nas w poletko trawy. Ciąg dalszy nastąpi.
Zwariowałaś, nic tej walizki nie potrzebowałaś. Pełna walizka to podstawa mojego komfortu psychicznego. Wbija się w ziemię, a ty chodziłaś cały wyjazd w jednym t-shircie. Dobra, sama ją wrzucę do samochodu, bo już nie mogę tego słuchać. Trzeba dotankować jeszcze. Już wyjeżdżacie? Mamy dziś występ komika klauna w restauracji. Na pewno jeszcze wpadniemy, nie bój się. Ja się nie boję, a ty? Dlaczego ta droga się tak szybko dziurawi? Podobno to jest kwestia terminów przetargów na asfalt. Ale że co przetargów? Że kupują wiosenne, a kładą go zimą. Wróciliśmy! Nie wiem, jakoś dziwnie czysto i cicho. Gdzie oni są? Boba! No heja! Witam w domku! Mam dla was naleśniki z serem i tuńczykiem, ej! Rodu i sałatkę z tuńczykiem! I też pizzę z tuńczykiem, ale nie wiem, czy jest dobra. Och, domowy tuńczyk, wiesz, że myśmy tam musieli jeść pająki? Pająki? Ja ostatnio robiłam na Halloween takie pająki z parówek, ej! No to były prawdziwe pająki. Ej, a macie dla mnie jakieś suweniry? Nie kupowaliśmy nic, ale mamy jajko! Właśnie takie, patrz! O kurde, ale to jest interesujący zapach, ej! Z czego to jest zrobione? No skup się, trochę się mocniej zawąchnij i może ci się z czymś skojarzy. Ty no ej, no kojarzę ten zapach, ale co to jest? A jak tam grill grzeczny był? Tak, jak nigdy. Był bardzo, 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 bardzo grzeczny. Aktywuj artefakt. To będzie ostatnia scena w moim reportażu. Nagrywam. Akcja! No to tu zrobię trawę. Działa, w końcu będzie to coś więcej niż piach. Piach to podstawa bytu. Niania Bożenka? Podobno wyprawa owocna, gratuluję. Ale plotkara z tej Boby! Mam do was prośbę. Tak? O co chodzi? Organizuję wycieczkę szkolną do zakonu Wszechśrodka. Czy bylibyście dodatkowymi opiekunami? Wyprawa do Królestwa Strachu poszła sprawnie. Robszum zdobył artefakt, który pozwoli na rozwój farmy. Olisława nakręciła świetny reportaż z wyjazdu. Zapowiada się wysoka oglądalność. Niania Bożenka organizuje wycieczkę szkolną do zakonu Wszechśrodka. Co to za zakon? Czym jest Wszechśrodek? O tym w kolejnych odcinkach Zakręconej Dzielnicy.